Szczęść Boże. Co jest z tą windą, panie Świtała? Panie zawiadowco, windzie jest potrzebny pilny remont. A tak wiem. Pisałem już dwukrotnie do dyrekcji. Dziś będę musiał z nimi pogadać osobiście. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Halo? Tu kopalnia Mars. Pan inżynier Nawrat? W tej chwili, panie dyrektorze. Z dyrekcji koncernu. Dziękuję. Inżynier Nawrat? Tak, słucham. Co? Odpowiedź odmowna? Nie rozumiem. Dobrze, zaraz przyjadę. Wstrzymują wszystkie inwestycje. Wszystkie? Dlaczego? A bo ja wiem. Może chcą zamknąć Marsa? Jadę do Katowic, stawiam się na miejscu. Telefonowała matka pana inżyniera. Prosiła, żeby pan koniecznie. A, matka zawsze uważa mnie za dziecko. Ależ mam dopilnować. No dobrze. No co? Zadowolona pani? Za godzinę wracam. Do widzenia. Do widzenia. Przed 30 laty moja Andzia również mi dała szalik. Dlaczego pan mi to mówi? A dziś z moją Andzią mam 8 dzieci. Dobrze? Tak. Owszem, owszem, zgadzam się. Dobrze? Tak, tak. Dobrze, dobrze. Panie dyrektorze, poczta do podpisu. Co zaś do inwestycji, drogi inżynierze, to może pan o tym pomówi z nowym właścicielem. Jak to, nie rozumiem. Kilka kopalni sprzedajemy koncernowi zagranicznemu. Właśnie sprzedajemy i kopalnię Mars. Czy to już postanowione? Postanowione. Jak to więc panowie chcą nas oddać pod rządy obcego kapitału? To jest zdrada polskiego robotnika. Spokojnie, panie inżynierze. Polityka finansowa koncernu należy do nas. Czy panu nie wszystko jedno, pod jakim zarządem będzie pan pracował? Nie, panie dyrektorze. Aż górnik chce mieć polskiego pracodawcę. Jeżeli panowie nie chcą prowadzić kopalni, my ją poprowadzimy sami. Jacy my? My, inżynierowie i górnicy. Tak, rozumiem. Wraca pan do swoich idealistycznych planów o spółdzielni, tak? Tak, panie dyrektorze. Otóż to są mrzonki. Do tego potrzebny jest pieniądz. Czy pan sądzi, że górnik da pieniądze? Ja znam górnika, panie dyrektorze. Proszę tylko o czas, o trochę czasu. Panie inżynierze, jeżeli pan tak szczerze, tak głęboko jest przekonany o tym, co pan mówi, no to możemy na pewien czas wstrzymać. Co, panie dyrektorze, pójdziemy na rękę panu inżynierowi? No, jak pan dyrektor uważa? Byłbym bardzo rad, żeby się pan nie mylił. No, ale niech pan spróbuje. Dziękuję, panie dyrektorze. Proszę. A teraz mała sprawa osobista. Słucham, panie dyrektorze. Zgłosi się do pana, panie inżynierze, pewne towarzystwo, które chce zwiedzić kopalnię. Bardzo proszę. Otóż zależałoby mi bardzo na tym, żeby pan był łaskaw oprowadzić ich osobiście. Będzie tam między innymi moja dobra znajoma, panna Irena La Rochelle. Pragnąłbym bardzo, żeby odniosła jak najlepsze wrażenie. Czuję, że to wszystko źle się skończy. Zupełnie nie rozumiem, czego ty się tak boisz. Jak to czego się boję? A czemuż się można obawiać, wjeżdżając do kopalni? Katastrofy! Jaki pan zabawny! Najwyżej będziemy zasypani. Dziękuję ci serdecznie, najwyżej. Zwłaszcza, że to najwyżej
będzie właśnie najniżej. Ja nie widzę w tym nic zabawnego. Szczęść Boże. Butlik, powiedz ojcu, że dziś do niego przyjdę. Dobrze, panie zawiarowcu. I wy przyjdźcie do Pogorzelki. I pan, panie Świtała. Mam z wami pomówić w ważnej sprawie. Dobrze, panie zawiadowco, przyjdziemy. Porządny chłop ten inżynier Nawrat, co? Pewnie, że porządny chłop. Bo przecież nosa wysoko nie zadziera. Pewnie, bo on jest nasz, syn górnika. No. Jaki on tam nasz? Ty górnik, a pan inżynier. A ja bardzo pana inżyniera lubię. Czego ty się, chacharku, do rozmowy wtrącasz? Ale panie Guslik, ja już nie jestem chacharkiem. Przecież mam 18 lat. No, tak? 18 lat. No chłopaki razem. Dobra. Widzisz, 18 lat mu popatrz, a harmonikę ma w nosie, popatrz, o, widzisz? Widziałeś? Panie Kuzyn, jak pan te sztuczki robi? To nie jest sztuczka, tylko czarna magia, uważasz? Mili muzykanci, kiedy do was przystąpią, a dające moje serce przy was pociesą. Co się tu dzieje? Wy sto milioński pieronie! Muzykacie jakiś! Znowu żeś łaganki na szynkę przyniósł! Orkiestra w kopalni to zrobić! To tylko tak dla szpasu. Jak Boga kocham, panie Sztygar? Żeby się przyjemnie pracowało. Ale to nie karczma, żeby na organkach grać! Jeszcze raz mi organki na szybkę przyniesłeś, to cię z kopalni wyrzucę! Jeszcze do kary zapiszę! Pieronie jeden! A obejść dobrze podstawę. Gazy napierają z dołu. Potem sprawdzić, czy gazy nie wychodzą. Panie zawiadowco, był telefon. Dozorca się pyta, czy ta wycieczka może zjechać. Dobrze, niech się przebiorą i zjeżdżają. Ja zaraz idę na podszywie. Dobrze. No, dawajcie państwu lampki. Dziękuję. Dziękuję. Proszę za mną. Ojej, jak to strasznie. No, prędzej, bo zaraz zjeżdżamy. Żegnaj słońce. Proszę państwa, proszę iść za mną. Proszę państwa, jesteśmy w samym piekle. Nie, proszę pana, to dopiero pod szybie. Jestem inżynier Nawrat. Bardzo przepraszam, panie inżynierze, za ten najazd. Nic nie szkodzi. Dyrektor Smolski zapowiedział mi przyjazd państwa. A żeby nie tracić czasu, przystąpimy do zwiedzania kopalni. Wracajcie do windy, a my pójdziemy do przodku. A co to jest przodek? Przodek, proszę pani, to miejsce, gdzie się wydobywa węgiel. Zresztą zaraz tam będziemy. To proszę bardzo pani. Ciekawe. Pieruna,
Jak Boga kocham, damy idą, a ja jestem bez krawata. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy na przodku. Tu się wydobywa węgiel. Prawdziwe piekło. Dopiero teraz zrozumiałem, jaka to jest ciężka praca. I pan tutaj tak ciągle? Czuję się tu doskonale, jestem dzieckiem kopalni. Nie wygląda pan na człowieka pod ziemi. Ma pan takie jasne spojrzenie. A pani myślała, że spotka tu pod ziemią czarnych diabłów? Niczym nie różnimy się od ludzi na górze. A czy nie tęskni pan do słońca? Każdą wolną chwilę spędzam na słońcu i na śniegu. To świetnie. Wobec tego odwiedzi nas pan w Wiśle. Za tę wizytę tutaj w podziemiach należy nam się rewizyta w górach. Jeżeli czas pozwoli. Prędzej, kręcił! Pali się! Co to było? Rzecz całkiem zwykła. Rozsadzono ścianę węglową. Huk, grzmot, jak na wojnie. Ma pani rację, jak na wojnie. Jesteśmy w ciągłej walce, w ciągłym niebezpieczeństwie. My tu w kopalni niczym nie różnimy się od żołnierzy na froncie. Wyobrażam sobie, z jakim niepokojem czekają na was codziennie wasze żony, kochanki. I matki. Nie bądź taki zły. Zaraz przyjdzie Francik. Trzeba mu przygotować obiad. Dzień dobry, mamulko. Jak się masz, synku? Obiad już gotów. Siadaj do stołu. A może chleba? Dziękuję. No, co tyś taki zamyślony? A myślę coraz więcej o tej naszej spółdzielni. Oj, syn, młody jesteś, to jest zapalczywy. A może ci się nie udać? Zdrowie stracisz, siły. Ludzie są niewdzięczni. Uda się, mamulko, musi się udać. Będę dziś u Tereski. Poczciwa z niej dziewczyna. Muszę pomówić o spółdzielni z jej ojcem. No i z innymi. A wie ojciec? Inżynier Nawrat powiedział, że będzie u ojca. Ma z ojcem coś ważnego do obgadania. Mnie mówił to sam. Porządny chłop ten inżynier Nawrat. Nikogo tak nie lubią w kopalni jak jego. Od maleńkiego go znam. Z jego ojcem razem pracowałem. Ojciec był prosty górnik, ale ten już pan inżynier. Inżynier, i chociaż wykształcony, nosa jednak nie zadziera. Nosa nie zadziera, ale on już nie górnik. Wiadomo, co inżynier, to inżynier.
Siadajcie, bracia, siadajcie, zjawy kto może, bo miejsca nie dużo, ale proszę bardzo, siadajcie, bo obywatel już tu. No, a gadają, że ja chcę zamknąć Marsa. I gadanie. A co z nami będzie? A na właśnie, co z nami będzie? Elesko, może pomóc? Dziękuję, nie trzeba. Elesko, ja długo oszczędzałem, żeby to kupić. Muszę i tak wbił w głowę, że moja narzeczona musi mieć piękny pierścionek, no, który jej kupiłem. To się narzeczona ucieszy. Kiedy jeszcze nie mam. Poszukasz. Ja chcę tylko jedno. Wiesz dobrze, Elesko, chcę tylko ciebie. Pan zawiadowca przyszedł. Nadeszła ważna chwila. Kopalnie Mars chcą sprzedać. Obcym, zagranicznym. Wiem to wprost dyrekcji. Co? Z dyrekcji? Tak. Trzeba się bronić. Bronić się trzeba. Ale jak? O, właśnie. Musimy się zdobyć na wielki wysiłek. A cóż tu z naszej strony może wyjść za przeszkoda w onej sprzedaży? Musimy sami poprowadzić kopalnię. Jak to sami? Ja wiem, sprawa niełatwa, ale nie niemożliwa. Potrzebny tu jest wspólny wysiłek. Wysiłek na mnie straszny. Tylko że kilofem tu nic nie poradzi, panie zawiadowco. A właśnie, że kilofem. A w każdym razie nie samymi pieniędzmi. O. Pieniędzmi, właśnie, że pieniędzmi. Musimy znaleźć pieniądze. Pieniędzy się nie znajduje, panie zawiadowco. Trzeba je mieć. Byle się znalazły na pierwszą ratę. Dalej pójdzie. Zarząd zgadza się nam sprzedać Marsa. To jedno już wiele znaczy. Złożymy się, każdy da co może, poszukamy wspólników. A najlepszym wspólnikiem będzie sama kopalnia. Sama będzie pracowała na siebie. Naszymi kilofami będziemy z niej wydobywali pieniądze. I tak sami robotnicy staną się w przeważnej części akcjonariuszami Marsa. Będą pracowali na zyski, które pozostaną w kraju. Później. Polski robotnik zachowa to bogactwo dla Polski. Dla siebie! Racja, panie zawiadowco! Zaraz. Racja! Dobrze, dobrze. Ale jak się do tego brać? Gromadnie i z wiarą! Na niedzielnym zebraniu przedstawia wam cały plan. Przyjdźcie wszyscy i wierzcie w swoje siły. Stworzymy spółdzielnię. O. Musimy zebrać między sobą tyle pieniędzy, żeby wystarczyło na wpłacenie pierwszej raty. Resztę zapłacimy z eksploatacji kopalni. Ale czy każdy odda swoje ostatnie grosze? Każdy da. Przecież to dla siebie. A ciebie co to wchodzi? Cicho bądź! Tereska ma rację. Rację ma, ale niech się nie wtrąca. No więc gadajcie, panie inżynierze, jak to robić? Wy, majstrze, naradzicie się ze swoimi robotnikami w hucie. Aha. Trzeba, żeby i oni do nas przystąpili. Rozumiem, więc ja w hucie, a my w kopalni. O. Prawda, chłopie? A już się idzie. A na niedzielę zwołamy zebranie w kasynie. Przyjdziemy! No cóż tam, panie Świtała, naszą sprawą. Serbunek idzie? O, wszystko idzie jak po maśle, panie zawiadowco. Zanosi się na to, że się przyłączy i założy. Musi być nasze, co jest nasze. Kopalnia musi być polska! My, górnicy, musimy wiedzieć, dla kogo pracujemy. Nie chcemy pracować dla zysku obcych. Chcemy pracować dla ojczyzny i dla naszych dzieci. Kopalnia musi zostać w naszych rękach. A na to jest jedna rada. Zorganizować się i założyć spółdzielnię. Kupić kopalnię i poprowadzić ją o własnych siłach. Nie damy sprzedać. Sami kupimy. A co na to dyrekcja? Dyrekcja się zgadza.
odstąpi nam swoje prawa na pewnych warunkach. Teraz wszystko zależy tylko od was. Jeżeli uda nam się zebrać chociażby na pierwszą ratę, kopalnia będzie nasza. A skąd weźmiemy tyle pieniędzy? Bracie, a skąd wziąć? Oddamy oszczędności. Znajdziemy poręczycieli, wspólników. Oddamy ostatnie pieniądze, żeby ich więcej nie zobaczyć. A właśnie. Uwaga, cichoj. Jom jest sam prosty robotnik, jako i wy. Pięknie gadać nie umie, na interesach się nie znam, ale wam powiem ino telo. Z pana zawiadowcy ojcem tom na kopalni robił długie lata. Pad na powstaniu kaśmy oba byli. Zginął za Śląsk, za nas, za to, żeby huty i kopalnie były polskie. Ale zanim zginął, to tu, z tego miejsca tak godał, jako tero jego syn. To, co on chce zrobić, to dla naszego dobra. Ino, żeby nikt nie stał na boku. Ja swoje grosze dum i nie ma się co bać. Ino, żebyśmy szli kupą. Myśmy też powstanie zrobili, ino, wielkim zapałem, zgodą i własnymi rękami. Pan zawiadowca Nawrat niech nam przewodzi w tym nowym powstaniu, w tej walce o spółdzielnię. Racja, wierzymy. Damy, panie zawiadowco, niech pan prowadzi. Chcecie, to dajcie, ja nie dam ani grosza. Co się mądrzysz, i tak twoja stara forsa trzyma, nie ty. Ze starą pogadamy. Dobra. Ja pierwszy się zapisuję. Ja także. Ryska, siadaj, zapisuj. Ja drugi się zapisuję. Ty, a ty co się ociągasz? Mam jeszcze czas. Dotychczas mamy 1700 deklaracji. Dziękuję pani. Jest pani dobrym duchem spółdzielni. Nie, panie zawiadowcy. Halo? Tu kopalnia Mars. Pan inżynier Nawrat? Nie, nie ma. Wyjechał do dyrekcji koncernu. A kto mówi? Nie wiem. Thank you.
Nie przypuszczałem, by robotnicy zdobyli się na taki wysiłek imponujący. Pan zawiadowca przemówił, a że sam z górników i mir u górników ma. Gratuluję, gratuluję. No, zobaczymy, jak wam ten interes pójdzie. Idziemy z dobrą wiarą. Do pana dyrektora Smolskiego telefon. Dziękuję. Halo? Moje uszanowanie. Chciałam panu osobiście podziękować. Byliśmy wszyscy zachwyceni tą kopalnią. Niech pan sobie wyobrazi, Zosia ma zamiar pisać powieść z życia górników. Zabawne, prawda? Ale potrzebne im są pewne informacje, materiały. Zanudza mnie po prostu, żebym zaprosiła inżyniera Nawrata. Dla pani zawsze i wszystko. Co? Jest akurat u pana? Co za nadzwyczajny zbieg okoliczności. Tak. Będę czekał w Colorado. Tak jest. Do widzenia, panie. Do widzenia. Jeżeli kiedyś panowie będą potrzebowali mojego doświadczenia, chętnie nim służę. Tymczasem winszuję, życzę powodzenia, szczęść Boże. Dziękujemy panu dyrektorowi. Szczęść Boże. Proszę pan, proszę. Przepraszam, jedno słóweczko. Słucham, proszę. Dzwoniła do mnie przed chwilą panna La Rochelle. Otóż jedna z tych panienek chce pisać powieść z życia górników i prosi, żeby pan był łaskaw udzielić jej pewnych informacji. Ależ bardzo chętnie. Dziękuję. A może pan wybierze się z nami dzisiaj na dancing do Colorado? No, te panie bardzo proszą. Niestety dziś nie będę mógł, panie dyrektorze. No? Dziś u nas w kopalni w kasynie jest zabawa z powodu założenia współdzielni. Dziewucha wybiera se chłopaka. Proszę. A ja wybieram sobie pana inżyniera. Pamiętasz, Teresko, nasze wycieczki narciarskie do Wisły? Pan inżynier krzyczał na mnie, kiedy się przewracałam. O, byłaś wtedy dzieckiem. Dziś bym nie krzyczał. A wiesz, mi się spadł śnieg. Mam ochotę wybrać się na narty. A nie będziesz się przewracała? O, nie, teraz jeżdżę doskonale. W zeszłym roku brałam udział w zawodach. Jadę do ciebie jutro rano. Przygotuj narty. No on goni za Tereską! A Tereska z Nawratem, bo woli inżyniera. Zażyj się, Pyski! Trzecie piwo to on kupi. A ci lubi kupić kawałek. Dobra. Na piwo.
Niech pan mu powie, żeby zaraz tu przyszedł. Że bardzo prosimy. Tak, koniecznie. Już ja to potrafię. Uwaga, bo tam są stopy. Proszę. Boże. To proszę, krowa daje. Prędzej, prędzej tylko, aby nam się nudzi. A ja sobie wybrałam pana dyrektora. Co proszę? Do tańca. Co to ma znaczyć? Je ne comprends pas. Że mamy gościa. Ale się z panem fajnie zdańcowało. Dziękuję panie dyrektorze. Moje serce. No, dlaczego on tak długo tam siedzi? Co pan to robi? Moje serce. Czego ode mnie ta walkiria chciała? No to był błękitny wal. Nie, panie, to była karuzela. Ale chodźmy, bo jeszcze gotowa mnie jakaś kobieta zaprosić do tańca. A dokąd? Panie, czekają w samochodzie. Chcą z panem pomówić. Dobry wieczór, panią. Prosimy do nas na zabawę. Nie, nie, nie możemy, panie inżynierze, czekają na nas w Colorado. Musi pan pojechać z nami. Nie mamy tancerzy. Niech pan nie odmawia. Nie, naprawdę nie mogę. Moi górnicy się obrażą. Nie ma żadnego, nie mogę. Nie puścimy pana. Nie, 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 nie puścimy. Przed chwilą mnie porwano do tańca, więc teraz niech i pan cierpi. No, jest pan w niewoli, a teraz jedziemy. Porwałyśmy pana siłą. To był zamach. Która to z pań ma zamiar pisać powieść o górnikach? Panna Zofia. Ja? Jaką powieść? No jak to, Zosiu, nie pamiętasz? Powieść z życia górników. Jaką ty masz krótką pamięć. Nawet nie pamiętasz, coś mówiła. Kiedy ja? Mówiłaś się, Jerenko. To ja miałam pisać powieść z życia górników. Oczywiście. Dziękuję ci, kochanie. Jestem strasznie roztargniona. Panie inżynierze, może zatańczymy? Ależ bardzo chętnie. Thank you.
Nie wiedziałem, że pan jest literatką. Bo pan jest mało spostrzegawczy. Co jej do głowy strzeliło z tą powieścią? Wcale jej do głowy nie strzeliło. Raczej w oko. Padł jej w oko ten młody człowiek. W głowie mi się kręci. Niech mnie pan zawiezie do domu. Dobrze, ale musimy zawiadomić resztę towarzystwa. Nie, nie, nie. Nie chcę im psuć zabawy. Przestraszą się. Zadzwonię do nich z domu. Dzień dobry, Teresko. Dzień dobry. Augustli gdzie? Nie wiem. Wybierasz się do Wisły? Mhm. Z kim? Na co cię to obchodzi? Nie wiem, tak się pytam. A nasz pan inżynier wczoraj na zabawy nie wrócił. Jakieś panny podobno po niego przyjechały. Jedna podobno milionerka. Nasz pan inżynier umie chodzić koło swoich interesów. Ja na darmo się kształcił. Czego ty chcesz właściwie od niego? Zazdrościsz mu, że się wybił, tak? Niczego mu nie zazdroszczę. Tylko mierdzi mnie, że cię balamuci. Co cię to obchodzi? Czekam na kogo mi się podoba, rozumiesz? Dzień dobry. Przysłała mnie to pani Nawratowa. Pan inżynier dzwonił z Wisły, że nie będzie mógł przyjechać. Otóż, panie zawiadowco, dostałem meldunek, że dama ogniowa przy starych zrobach w polu zachodnim zaczyna się grzać. Która dama? W górnym kolanie, pochylniej drugiej. A co się tam robi? Czuć trochę gazy i dama się rozgrzewa. Chodźmy tam. Cześć Boże. Boże. Hej Boże. Wy pójdzie lat, pójdziecie z nami. O, proszę. Trzeba natychmiast budować nową tamę. Co najmniej grubości 1 metra. Tak jest, panie zawiadowco. Zaraz tu prześlę wyrażę. Odpowiedzi na cenne pismo w panów z dnia 14. Ja sam odbiorę. Halo? A, dzień dobry. Zaniedbujesz mnie, kochanie. Ciągle ta wstrętna kopalnia. Jestem o nią zazdrona. Chcę, żebyś przyjechał zaraz. No i jeżeli będę mógł. Jeżeli czas pozwoli. No. No nie sprzeciwiaj mi się. Proszę. Bardzo proszę. No dobrze, dobrze. Przyrzekam. Dobrze. Do widzenia. Panno Teresko, mam pewną sprawę do załatwienia. Jeżeli coś ważnego, to proszę dzwonić pod ten numer. Panie zawiadowco, co takiego? Mieliśmy dziś dostarczyć sprawozdanie zarządu. Mamy czas. To jutro zrobimy. Ta spółdzielnia zupełnie Franka pochłonęła. Wciąż wyjeżdża. Dawniej ze mną posiedział. A teraz...
Tak, proszę pani. Pan inżynier jest teraz bardzo zajęty. Pan inżynier na wrat zamiast siedzieć i spółdzielni pilnować, smyka się, Kaś. 18. Ja zawsze mówiłem, że to nie nasz człowiek. Głupi jesteś. Ktoś mu w głowie przewrócił i tyle. Ale to przyjdzie, nie bójcie się. Bez atu. Pas. Trzy bez atu. I kontra. O mój kochany, zapnij mi bransoletkę. Znów będę leżał. Pan nawet nie raczył zajrzeć w karty. A przepraszam. Ale już pójdę sobie. Do widzenia. Do widzenia, dzieci. Tak dłużej być nie może. Co? Wiesz co? Zostaw mnie w spokoju. Zawojowany, podbity, oczarowany. Ach, ale i ona jest zakochana. Sądzisz, że Irena jest zdolna do miłości? Cóż to? Pan znowu nie w humorze? Nie, przeciwnie. A wie pan, pana La Rochelle czeka niespodzianka. Jaka? Panna Irena zakochała. Pan zawiadowca pojechał sobie gdzieś na zabawę. Nie mogą go nigdzie znaleźć. W domu go nie ma. Pan spróbuje pod tym numerem. Słucham? Pana inżyniera Nawrata. W tej chwili. Pana inżyniera Nawrata proszą do telefonu. Pana inżyniera nie ma.
I proszę zapamiętać, że pana inżyniera nie ma teraz dla nikogo. Pana inżyniera na wrata nie ma. Halo! Podłożyć słuchawkę. Powiadają, czego nie ma. Ale on tam musi być na pewno. Zdrowie naszej uroczej gospodyni. Pana inżyniera nie ma. Nie chcę go przywołać. Bez pana zawiadowcy, co to będzie? Panno Teresko, co będzie? Panie, na miłość boską, prędzej! Boże. Dzisiaj przyjdzie mój ojciec. Bardzo dużo pisałam mu o tobie. Potem od razu stąd wyjedziemy. Nie chcę, żebyś pracował pod ziemią. Tam jest okropnie. Boję się o ciebie. Proszę pana, tu jest pan inżynier Nawet. Proszę mu powiedzieć, że przysłano nas z kopalni. Musimy natychmiast... Pan inżynier teraz jest zajęty. Zajęty, to się zwolni. Panie zawiadowcu, nasza kopalnia... Co się tam? Pozor! Dlaczegoście do mnie nie dzwonili? Dzwoniliśmy. Mówili, że pana nie ma. Że mnie? Kto powiedział? Ja nie chciałam ci psuć zabawy. Przecież pożar! Gazy wybuchły za drugą tamą, przy pochylni siódmej. Nie możemy zjechać na dół, bo cała kopalnia zagazowana i pali się. Czy urząd górniczy powiadomiony? Tak jest, panie zawiadowco, jutro rano przyjeżdża komisja. Przede wszystkim proszę was o zachowanie spokoju. I zaufanie. Dotychczas nie nadużyłem waszego zaufania. Prowadziłem was do wspólnego celu. Mam nadzieję, że i teraz, jeżeli pójdziecie za mną... Ale po co nam to wszystko było? Panie Świtała, jest tylko jedna możliwość. Wiem. Wiem, co pan zawiadowca myśli. Wysadzić piąty szyb. Tylko w ten sposób stłumimy ogień. Ale dostać się tam, panie zawiadowco, to jest bardzo niebezpieczny szpas. Spróbuję. Pójdę z panem, panie zawiadowco. I ja. Ty, Walek, nie pójdziesz z nami, bo jesteś za młody. Ja za młody? Ja jestem młodniejszy od pana Sztygara. Panie zawiadowco, pójdę z wami, niech pan pozwoli. Dobrze, pójdziesz z nami. No dobrze, to my idziemy się przygotować do zjazdu, panie zawiadowco. Dobrze, idę zaraz za wami. Bardzo dziękuję panu zawiadowcy. Bardzo dziękuję. No dobra. Zuch jesteś, Walek.
Teresko, dziękuję ci. Chciałem jeszcze coś powiedzieć, ale tu już jak wrócę. Franku. Przygotować ładunki. Alice! Gazu nie ma. Maski można zdjąć. O pieruna. Ale gruchnęło jak Boga. Zawaliło na fest. Wyjścia nie ma. Tego się nie spodziewałem. Zasypało nas. Jezus Maria! Ratujmy go prędko, bo się udusi! Prędko, prędko, chłopaki! No prędko, ja! Palać krusz! O, rana, dawaj, dawaj, brać go na środek! Śmiech! Czekaj, dalej! Dejcie go tu, dejcie! Burszku, tylko ostrożnie! Daj swoją kurtkę, pod głowę. Zdjąć mu matkę! Ostrożniej. Burza z nami? Tak. Panie zawiadowcu. Chciałem razem z wami ratować naszą kopalnię. Gdzie cię boli?
Gadaj, w którym miejscu. Piersi mocno mu przygniotły. Niech się pani nie martwi. Odkłopią. Z pewnością ich odkłopią. Hej, wodzie. Hej, wodzie. Hej, wodzie. Przyjdą po nas na pewno. Znajdą nas wcześniej czy później. Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak dawać im sygnały. Obok syn puścimy rury i skierujemy gęszczone powietrze do zasypanych. A, pierona, nic nie słychać. Że ojciec, matka, a ja tu pod ziemią. No, nie ślimacz się. Odkopią nas i będzie wszystko w porządku. Jeszcze parę godzin i wyjdziemy stąd. Już wkrótce powinniśmy się do nich przedostać. O, gdybyśmy byli od razu minęli tę rozpadlinę. A teraz musimy się liczyć z trudnościami, jakie nas jeszcze czekają. Panie inżynierze, przebijmy to przeklęte sklepienie, to prędzej się do nich dostaniemy. Zaraz zobaczę. Pić mi się chce. W gardle zupełnie zaschło. Dość mam tego stukania. Nie ma wody. Wody. Thank you.
Ja już dłużej nie wytrzymam. Już trzeci dzień tu siedzimy, a oni nie przychodzą. Żółczak, uspokój się. Przyjdą. Mo, ja, droga, ma, teczko. Aluś, Aluś, no nie płacz, nie płacz, no. Przecie masz 18 lat, no. Chcesz? Pokażę ci tę sztuczkę z organkami. O, tak, po prostu. Uważasz? Wsadza się tu, pod rękaw, o. Widzisz? No i wysuwa się. I jakby z nosa tego. Widzisz? Niech się pani uspokoi. Przecież tak nie można ciągle. Odkopią ich. Prawda, Teleszko? Odkopią. Na pewno ich odkopią. Ale czy odkopią żywych? Się tu już czwarty dzień. Nic nie słychać. Ani znaku. Pewnie kopią w złym kierunku. Będziesz zdrów na
lada chwila nas odkopią. Proszę mi przebaczyć. Ciele pana. Podreska tych pana kocha. Będziecie szczęśliwi. Proszę. Przyjąć ten pierścionek za przebaczenie. Niech wam Bóg niebieski. Cicho bądź. Niedługo stąd wyjdziemy. Ale ja już nie wytrzymam. Uspokój się. Lada chwila nas odkopią. Żuczek, cicho, cicho, już wkrótce nadejdą i uwolnią nas. Gustlik? Warunki otwarte. Słuchajcie! Słuchajcie! Ratunek idzie! Cicho! Cicho!
że tam jeszcze żyją. Spróbujmy sygnalizować. Słyszycie? Żyją! Słyszycie? O Jezu, Ilo, Ilo, święta patronko, patronko nasz, dzięki ci. Chłopcy, chłopcy, odwalać gruz, jak to może? Szczęść Boże! Bracia, żyjecie wszyscy! Kałuża nie żyje. Dziękuję ci, Teresko. Francik, przyszli z kopalni. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Szczęść Boże! Jak się masz, Tereska? Dziękuję wam, żeście przyszli. A, chwalić Boga, że się i tak szczęśliwie skończyło. Najważniejsze to, żeby pan zawiadowca był zdrów. My panu zawiadowcy nigdy tego nie zapomnimy, że dla nas życie narażał. Ślepy byłem, panie zawiadowco, i głupi. Niech mi pan wybaczy. Thank you.